Gragas. Tylko, że nam idzie. I na każdej innej linii podróżne buildy i granie tym buildem to wymówka, żeby intować losowe gierki. Elo, zawsze na początku zapominam się przywitać. Jeśli jeszcze tego nie wydedukowałeś, jestem otepekiem Gragasa. Tak, no niesamowita sprawa. I dawno nie miałem żadnego głupiego pomysłu. No bo jest jakiś tydzień temu, więc postanowiłem to zmienić i przetestować, czy Gragas może naprawdę spełniać każde zadanie w drużynie. No bo klasycznie jest to taki engage up grubas, co coś tam bije, coś tam robi. Ale... nikogo to nie obchodzi. Zobacz za to na tego depsa z autosa. I ja nie mogę. Ale useless jest. Okej, okay, plan na dziś. Przygotowałem 5 buildów, których nie nazwałbym dobrymi, może oprócz jednego, i każdy z nich eksponuje inną zaletę Gragasa. Ale oprócz tego, wybrałem te buildy, bo w sumie to gram i gram tym Gragasem od dłuższego czasu, ale nigdy nie testowałem na nim niczego ciekawego, tak to nazwijmy. Zanim pokażę ci każdy build z osobna, to chciałbym też ustalić taki standard dobrego off-meta buildu. I dlatego moim punktem odniesienia będzie full AP Gragas na midzie. Już robiłem o tym wideo, już o nim gadałem. To prawda dawno i zmieniło się trochę, więc uzupełnię informacje. Ten Solid jest nadal dobry. Te runy są nadal dobre. Jedyne, co się tak szczerze zmieniło oprócz matchupów, to to, że możesz iść w wersję z Zerafem. Bo jako, że Zeraf dostał zmianę, która zmieniła ten item ze średniaka, co daje CDR-y, w item, co daje milion AP, to jest to teraz legitna opcja na drugi item. Ale Zeraf to bardziej taki smaczek dla koneserów. Jakbyś chciał go tak naprawdę grać, to tutaj masz build, jakby to wyglądało. A i w tym czasie też wyszły nowe itemy, niektóre dostały zmiany. Mowa tutaj o Road of Ages, bo każdy pro player razem z jego matką gra Road of Ages aktualnie. Osobiście uważam, że ten item wcale nie jest zły, naprawdę. Tak samo jak Overfrost, te itemy są dosyć dobre. Tylko, że nie są to itemy dla full upy bomby. Są to spoko itemki, ale bardziej dla takiego Gragasa, co stoi z tyłu, rzuca beczki i ma 5000 HP stojąc na linii. A my nie mówimy o takim Gragasie. My mówimy o AP zabójcy schizofreniku. Gragas pod AP to dobry, nie meta, lecz silny pik. W ogóle to pamiętam, jak mówiłem w tamtym filmie, że Gragas będzie w pewnym momencie broken bez żadnych zmian. No i dużo się nie myliłem. Dużo jest takich postaci, których potencjał nie został jeszcze odkryty, a jest naprawdę ogromny. Oczywiście nie grałem profesjonalnie tego builda, o którym mówiłem, ale to też dlatego, że to jest solo kubolit, podstępowanie bobów, a nie granie na fakera. Dobra, za dużo tej normalności. Jeśli AP Gragas jest off-meta buildem, to nie wiem, czym w takim razie jest ten. Podejrzałem go od ziomka, co Woody Fruity się nazywa i jest to Gragas pod Manamune i full CDR-y na topie. Na pierwszy rzut oka, no nie ma to najmniejszego sensu. No bo dlaczego Manamune zamiast Zerafa na przykład? A już ci mówię, ten item daje depsa od każdej instancji obrażeń do max jednego proka z pojedynczego spela. Czyli prościej, rzucasz spela i bijesz damage. A dodatkowo Manamune bije fizyczne obrażenia, dlatego chcesz się budować pod jak najwięcej CDR-a, żeby właśnie spamić spele ile się da. I robisz to w tym właśnie buildzie i bierzesz właśnie takie runy. Niektórzy mnie pytali, jakie runy na topie, to teraz właśnie mówię. First Strike. Osobiście uważam go za najlepszy wybór. Jeśli jesteś zaznajomiony z matchupami, to nie potrzebujesz face rusha na ani chwilę. Trzeba dobrze znać swoje limity, bo jeśli zutylizujesz dobrze First Strike'a, to na jedno combo za każdym razem farmisz stówkę. Patrz na face rusha jak na kartę o darmowe wyjście z więzienia. W niektórych matchupach nie masz wyjścia i bierzesz face rusha. Ale takie matchupy nie zdarzają się bardzo często i z reguły nie trzeba. Dobra, bo trochę skręciłem od głównego tematu. Cały zamysł buildu z Manamune to spamienie speli i kajtowanie w nieskończoność mało mobilnych postaci. Ziomki, jeśli nie mają Tena City, to nie mogą się ruszać. Plusem też jest to, że bijesz dużo zmiksowanych obrażeń. Ale jeśli nie jesteś ahead, o mój Boże, to ten item jest turbo głównym, tyle mogę ci o nim powiedzieć. Bo wydanie 3000 kafli na item, co daje jedyne trochę many i trochę CDR-a, nie jest za bardzo dobre, tak jakby mogło się wydawać. Nawet jeśli Manamune po wystakowaniu bije bardzo dużo depsa. Ale no w porównaniu do full AP, ten bolid nie jest bardzo drogi. I dodatkowo mocno kara wszystkich top lanerów. Na midzie, o nie, 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 tam nie chcesz tego grać mordo, tylko na topie. I nie polecam też zaczynać z kropelką najczęściej. Możesz zostać mocno skarcony za start z kropelką. Lepiej na pierwszym baku kupić kropelkę, na spokojnie i będzie dobrze. Dwa itemy i nastakowana Manamuna to jest i tak największy spike z tym bolidem, bo wtedy masz giga obrażenia. Bo Manamune przed wystakowaniem, nie wiem czy wiesz, ale robi nic, zupełnie nic. Więc możesz też kupować itemy wokół tego, że jak będziesz miał 360 staków, to wtedy kupujesz Manamune. Może ten build nie jest aż taki zły, ale powoli wchodzimy w terytorium, gdzie możesz być brany za członka Al-Kaidy. Ten build jest moim dziełem. Czuję się jak Frankenstein, bo stworzyłem potwora, tylko że z autyzmem. Tak, opracowałem w laboratorium matematycznie poprawnego AD Gragasa. Idealnie zrównoważona receptura oferująca dużo magic damage z itemów, jak i AD damage'a, też z tych itemów. Gragas pod AD pozwala na szybkie clearowanie lasów w early game'ie dzięki atak speedowi w runach, szybkie drake'i z dokładnie tego samego powodu i szybkiego FFA. Także z tego samego powodu. Nie no, ale tak na serio, to damage naprawdę nie jest zły.
Tak jakby. Sorki w ciul ratują sytuację, bo damage z nimi robi się spory. Nie odpowiadam za wszystkie zintowane rankedy, ja tylko pokazuję builda. Siema, to ja z przyszłości. Dowiedziałem się, że Riot zmienia itemy, Gale Force też będzie zmieniany. Nie będzie on bił już magic damage'a, ale i tak jest dobry, i tak jest dobry. Gorsze jest to, że Infinity nie będzie można składać z Gale Force'em. Także czymś będzie go trzeba zastąpić, pewnie najlepiej tym Static Shiv'em, bo on też będzie bił AP, wiesz o co chodzi? To z sorkami dobry. A takie gram runy. Staty nie grają. LP-ki to nie wszystko w życiu. Tutaj możecie pisać skargi, jeśli coś tam przegracie. Ogólnie to najlepiej jest kupić jak najszybciej Sorki, tego Sharda i Gale Force'a. W tej kolejności. Hail of Blades daje ci przyspieszonego autosa pierwszego, co daje efekt tak zwanego zaskoczenia. Dash z Gale Force'a pozwala ci na szukanie łatwych killi, no bo kiedy ostatnio widziałeś coś takiego? I tak, Tempolit ma Power Spike'a. A co myślisz, że nigdy nie Power Spike'uje? To zobacz na to. Jak masz te dwa itemy i buty, to zaczyna się potężny damage. Z każdym prawdziwym herosem przegrasz fighta. I to też była nieprawda. Jest tylko jedna rzecz, której nie wolno robić. Co to takiego się spytasz? Jest to przeklęte Letality. Nie buduj nigdy Letality. Nie opłaca się tracić reputacji, jak i godności za głupiego builda. Z Gale Force'em chociaż możesz wyeksponować swoje pokłady inteligencji z tak dobrze ułożonym buildem. Tylko nie Afkfarm. Proszę, nie Afkfarm. Z myślą, że gra jakoś się ułoży, to nigdy się nie ułoży. Musisz troszkę wziąć sprawy w swoje ręce, bo w sumie to do pierwszego rekala jesteś tylko silniejszy niż normalny Gragas. Bo Hail of Blaze jest lepsze na trzecim, czwartym levelu niż na przykład Dark Harvest w lesie. Więc jest tylko lepiej na wczesne ganki i wczesne fighty. Teoretycznie możesz wziąć Predatora i dojeżdżać i mieć lepszą bombę z jednego autosa, ale ja tego nie testowałem. Już nie myśląc o tym AD Gragasie, kolejny build już niektórzy mi polecali. Tak, nawet wielu z was. Ale nie wierzyłem. Nie wierzyłem w potęgę Max CDR Gragasa. Musiałem samemu tym zagrać. Jest to bolid, który testuje twoją psychikę, jak i psychikę przeciwników. Straciłem czucie w palcach, straciłem sympatię dla oponentów i straciłem rodzinę w wypadku samochodowym. W sumie tego nie zrobiłem. Taki bolid, takie runy. Ale bolid to nie jest taka prosta sprawa. O nie, nie, nie. Rozpocznijmy wykład o itemach. Musisz grać z supportowego itema, aby móc ukończyć questa. Z mojego doświadczenia, Speltifa raczej najszybciej skończysz. Potem musisz kupić ten itemek. Kiedy masz skończonego questa supportowego i 13 level, ten item do przechowywania kontrolów się ulepszy. Musi się ulepszyć, bo wtedy daje ci więcej CDR-a. Potem musisz sprzedać już nastakowanego support itema, żeby nie marnował się slot weku, plus żebyś mógł farmić bez tracenia golda. Ponieważ jakbyś mógł zauważyć, farmienie creepów, za które dostaje się 5 golda, nie jest zbyt fajne. Każdy z itemów, który teraz widzisz, może zostać zastąpiony przez inny. Dodatkowo potrzebujesz mieć full bolida, czyli iść w mega late'a, gdzie albo jesteś supportem z supportowym itemem, albo grasz ADC z jakąś senną i farmicie na spółę. Trudna sprawa trochę, dlatego w runach gram jak najwięcej golda, czyli buty plus first strike, a w drugim trzeba grać niebieskie, żeby mieć dodatkowe CDR-y z tej runki. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będziesz miał w okolicy 200 CDR-a, ale pamiętaj, że na for fun trybach jak spellbook masz więcej CDR-a i tam to będzie lepiej widoczne. Na zwykłej gierce nie będzie to tak pokaźne. Z tych wszystkich opcji w buildzie ja wybrałem tą po prostu najtańszą, żeby jak najszybciej dojść do dużej ilości CDR-a. W lejcie rozpoczynasz swoje misje, wybierasz cel bez Tenacity i klikasz tyle razy E, ile tylko dasz radę. Osobiście uważam, że jest to fajny for fun build, tylko musisz się pogodzić z tym, że nie uda się do tego dojść w pierwszej grze. 40 minut pewnie ci zajmie, żeby mieć wszystkie itemy. A jak wiesz, to pewnie do 35 minuty któraś drużyna już zdąży zefefować. Plus jeśli ktokolwiek stanie na twojej drodze i nie trafisz ze swojego E, to prawdopodobnie nie żyjesz. Bo ten build, jak można się skapnąć, nie jest dobry do grania jak człowiek. Tylko grasz go jak menel, szukasz kasy przez pierwsze 35 minut, wygrzybujesz ze śmietnika co się da, składasz z tego jakieś losowe itemy i robisz napady na ludzi. Ale jak wiadomo, nie każdy lubi być terrorystą i trzymać całą grę jako zakładników. Więc co jeśli zamiast o full CDR Gragasie marzyłeś o byciu split push Gragasem? Co ja tam słyszę? To jest build na Yorika? No co ty, obudź się. Takie runki gram, tak turety kosze. Czy Gragas ma scalingi na AD? No to jest pytanie, na które powinienem odpowiedzieć jakieś dwa buildy temu, jak mówiłem o tym podkryta. No, autosy biją AD i Trinity też ma jakieś scalingi na AD, także chyba jakieś ma. Shin na Gragasie jest kozacki. Maksujesz E, bo ten spell jest naprawdę dobry z tym buildem. I co chwilę, szybkie trade na linii, zostajesz jeden na jeden z turetem i cyk, wieża znika. Jest to build dla każdego cfel. Było blisko, dla każdego kolegi, który siedzi na side i bije się ze sztuczną inteligencją zamiast z ludźmi. Jako, że Trinity i Hullbreaker to jedyne itemy, które potrzebujesz do splita, to potem możesz iść po prostu w full AP. Serio, no nikt cię nie trzyma. A jeśli jeszcze bardziej chcesz poddymić, to Lich Bane i Hullbreaker razem. I potem full AP. Trinity daje ci lepsze early, co brzmi może śmiesznie, ale taka jest prawda. Ale później mocno podupada, jako że idziesz raczej w AP itemy niż TAD i słabo się wszystko skaluje razem. Dlatego według mnie, obie wersje, i z Lich Bane'em i z Trinity, są dobre. Zależy tylko od preferencji. Najważniejsze to i tak jest coś innego, czyli Demolish. Akurat w tym buildzie Phase Rush jest dobry, bo tutaj chcesz overextendować jak tylko się da, żeby tylko władować kilka autosów w tureta. Zejdzie do ciebie więcej osób, bum, cyk, przyspieszenie, no i narka. Nie polecałbym tego grać w tanku, bo nigdy się nie przebijesz niestety, ale za to polecam proxować.
zbudować. Z Trinity szybciej clearujesz kampy. No i to by było na tyle z buildów na dziś, ale mam jeszcze jeden prezent dla prawdziwych bandytów solo kolejkowych. Specjalne wyróżnienie trafia do Body Positive plus Size Moonstone Kiciusia Gragasa. Itemy tanie, staty dobre, ale build gówniany. Tutaj masz wszystko, nie polecam, ale testowałem. Z niewielkim sukcesem niestety. Nie graj tym chyba, że chcesz być na czarnej liście solo kolejkowej. Więc podsumowując, wszystkie buildy, które ci pokazałem, są w pewnym stopniu off-meta. Niektóre bardziej, niektóre mniej, ale któryś musi być najlepszy, więc teraz jeszcze na szybko je ocenię. Rzuciłem losowo myszką o ścianę, jakoś się rozlosowało. Ape i Madamune, to są dwa buildy, które są legitne, ja je gram, są dobre, są fajne, można się nimi klimbować. Oba mają tą samą zaletę, czyli potrafią mega zasnowballować grę. Dodatkowo są bardzo oczywiste w tym, kiedy je budować, kiedy są dobre, kiedy są złe. Jeśli będzie potrzeba, to mogę zrobić jakiś dogłębniejszy poradnik niż takie gadanie o do zwykłego Gragasa, takiego do wygrywania, takiego porządnego. Jak na razie, no nie chce mi się, robię głupoty i tyle. Speedpush Gragas jest gitem nawet i jak chcesz speedpushować, to masz lepsze herosy niestety, ale jak jesteś uwięziony w ciele cukrzyka zupełnie jak ja, to możesz sobie czasami takiego builda przydupić. No i masz jeszcze Forfan Szczury, to AD i CDR-ki. CDR to jest chyba najlepszy build, jakim grałem w tym roku i to tylko dlatego, że grasz jak Braided Żul, co się wbija, nic nie robi i farmi całą grę creepy po 5 golda, wyciąga skrawki byle czego ze śmietnika i się cieszy. A AD Gragas? To nawet nie pytaj, w dupie z tym śmieciem, serio. No i dobra, to by było na tyle, dzięki za oglądanie, zostaw suba, zostaw inne rzeczy też, mój komputer powoli, ale skutecznie umiera, dzięki za wszystko, pa 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 pa.